Druga śmierć. Szatan rzuca się między swych naśladowców i próbuje nakłonić ich do działania, ale ogień od Boga spoza z nieba spada na nich i wielcy, i możni, i biedni, i nędzni, wszyscy razem zostają spaleni. Widziałam, że niektórych ogień strawił prędko, inni zaś musieli dłużej cierpieć. Zostali ukarani według uczynków dokonanych w ciele. Niektórzy byli trawieni wiele dni i tak długo, dopóki najmniejsza cząstka nie została strawiona i przez cały czas całkowicie odczuwali swe cierpienie. Anioł rzekł, robak ich nie zginie, ogień ich nie zgaśnie, dopóki tli się w nich ostatnia cząstka, która może być strawiona. Szatan i jego aniołowie musieli długo cierpieć. Poniósł on nie tylko ciężar i karę swych własnych grzechów, ale poniósł też karę za wszystkie nałożone na niego grzechy zbawionych świętych. Musi również cierpieć za zniszczenie dusz, które spowodował. Potem ujrzałam, że szatan i cały bezbożny tłum został wreszcie strawiony przez ogień i sprawiedliwości Bożej stało się zadość. Wszystkie niebiańskie zastępy i wszyscy zbawieni święci powiedzieli donośnym głosem – Amen. Anioł powiedział – szatan jest korzeniem, jego dzieci gałęziami. Teraz od korzenia, od gałązki do gałązki wszyscy są strawieni. Umarli wieczną śmiercią. Nigdy już nie zmartwychwstaną. I Bóg będzie miał czysty wszechświat. Widziałam potem, jak ogień, który strawił bezbożnych, spalił również doszczętnie wszelką nieczystość i oczyścił ziemię. Znowu zobaczyłam oszczyszczoną ziemię bez jakiejkolwiek śladu przekleństwa. Popękana, nierówna powierzchnia stała się teraz piękna i gładką równiną. Cały wszechświat Boży był czysty, a wielki bój na zawsze zakończony. Gdziekolwiek spojrzeliśmy, wszystko, na czym spoczął wzrok, było piękne i święte. Cały zastęp zbawionych, starzy i młodzi, dorośli i mali, złożyli swoje błyszczące korony u nóg Zbawiciela i w uwielbieniu upadli przed Nim, oddając chwałę temu, który żyje na wieki wieczne. Piękna nowa ziemia z całą jej chwałą stała się wiecznym dziedzictwem świętych. Królestwo i panowanie, władza i moc pod całym niebem dane zostały świętym Najwyższego na wieczne posiadanie. Koniec książki.